gun. Now that's the commander I've been waiting on. Because the one thing I know, some things are just worth fighting for. Komandorze Reynor, niebiosa nam pana zesłały. Miał pan nienaganną reputację jako szeryf i wiem, że zrobi pan wszystko, żeby nam pomóc. Tak, to zamierzchłe czasy, doktorze. Wygląda na to, że macie tu ogromny problem z zergami. Gdzie jesteśmy potrzebni? Jesteśmy gotowi do ewakuacji pozostałego personelu, ale żaden z oddziałów, którym rozkazałem zniszczyć rdzenie danych fundacji, jeszcze się nie zgłosił. Musi pan zniszczyć te rdzenie, zanim Królowa Ostrzy je znajdzie i odkryje współrzędne pozostałych artefaktów. Ważą się losy całego sektora. Wykryto wzorzec C kategorii 12. Zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności. Kerrigan. No dobra, doktorku. Mamy jeszcze mniej czasu niż przypuszczaliśmy. Musimy się śpieszyć. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Chris, a to jest StarCraft 2 The Rites of Liberty i Mistrza Czynnik Mobiusa. A parę zreni, Kerrigan nam będzie przeskazać, także elegancko, dobry StarCraft, wracamy. Teraz wrócić na stałe do nagrywania bez przerw teraz. Mam nadzieję, że nic mi już nie wyskoczy w trakcie nagrywania. Także... Jakie jest pobieranie w landingu? Idzie na chwilę poczekać. Dobra, stara, dobra kampania, że tak powiem. StarCrafta wciąga. Niewątpliwie skończyliśmy protosów, całą historię Zeratusa. Rejno przestudiował, że tak powiem, użyliśmy wszystko, co mieliśmy użyć. A teraz będziemy się kontynuować dalsze misje. O, szybko się wgrało. O, bo ja miałem tyle do gadania. Zakończono analizę wzorca Królowej Ostrzy. Szacujemy czas jej przybycia do najbliższego rdzenia danych. Nie potrafisz odpuścić, prawda? Twoje pojawienie się tutaj nie było dobrym pozorem. Kurde, co ja zrobiłem? Nie planuję długiego pobytu, kochana. Ale prędzej szlak mnie trafi, niż pozwolę ci dostać te artefakty. Przekazuję ci kontrolę nad naszymi promami medycznymi, komandorze. Można ich użyć do przenoszenia ludzi po mieście, unikając przy tym większości zergów. Gotowa do startu. Gotowy do akcji. Rekieterzy, jesteśmy uratowani. Jest, super. Lepiej, żebym tego nie żałował. A on sam wydobywa. Dobrze, pomóżmy. Tutaj, na dachu! ERK gotowy. Dołożyć komuś? Wydasz jakiś rozkaz? Mało co osób przesuwać. A. ERK gotowy. Uwaga, idzie się. Wracaj szybko, szybko. Ciemny mi czołg. Gotowy do akcji. Szeregu, chłopaki. Tempo, tempo, tempo. ERK gotowy. Śmiało. Potrzebne dodatkowe magazyny. Aj, jak zawsze. No, no, no. Za mało minerałów. O kurde, jest trochę mało czasu. Gramy z czasem dzisiaj. Ale rąbnie!
Ja nie mogę go skłonić. Je, mam sik stan. Dołożyć komuś? Coś trzeba rozwalić? Trafię cię. Tak jest. Pięknie coś. Jeszcze, ale poczekajcie. Jak to mam dźwięk właśnie z mojego dźwięk otoczenia. Przycisk menu nie potrzeba. Ta. To może być jak mniej. Głos. Akceptuj. Przejdźmy trochę dalej. Rozkładamy. I niszczymy. Wszystko jak leci. A niech tu stoją. Rewelacja. Tak jest, komandorze. Poczekajcie, jak mogę czołg wziąć i go zdesantować tu. Mogę? Chyba tu puścić, wyraduj. Oto wasz przystanek. Pięknie. I się rozłóż. Ty tu stój. Piąteczka, idziemy. Dwa czołgi jeszcze powstaną. Zniszczymy chyba tego kolosa. Szpital Polaryzm 2 ukończona. Hej, stary! Przydałaby mi się pomoc! Zabierasz czy wysadzasz? Wysadzamy. Gdzie są problemy? Ale rąbnie! Szpital polowy to gotowy na przejażdżkę? Czekam na ciebie. Co jest? Trzeba złożyć. Co ty knujesz, Jim? Wyczuwam, że starasz się coś przede mną ukryć. Czekałem na ciebie. Biorę się za to. Co teraz? Zrobisz. Nie udało nam się dołożyć komuś? Ej, chodź się tu. Zatankowany, gotowy do drogi. Załatwione. Lepiej, żebym tego nie... Gotowy do akcji. Jestem opuszczony. Tak jest, komandorze. Dawaj! Tak jest, komandorze. Mów, o co chodzi. Rekieterzy Reynora,
Zabierzcie nas stąd! Celem! Chyba zdążymy w ostatniej chwili. Bardzo dobrze. Ło, kurde. Jeden z głowy. Do roboty, panowie. Oczywiście. Rdzenie danych Fundacji Mobiusa. Nie dostaniesz pozostałych. Cholera. Przynajmniej nie wie, gdzie jest reszta rdzeni. Lepiej szybko dostańmy się do następnego. Koniec. Ło, kurde. Nie mogę się doczekać. Potrzebne dodatkowe magazyny. Gotowy do akcji. Chodźcie. Brutalisk. Stedman potrzebował jednego do badań. Myślę, że możemy wyświadczyć mu przysługę. Biorę się za to. Chodźcie tu wszyscy. Nie mogę tutaj budować. Już możesz. Pokaż, na co cię stać! Przyjęłam. Oto wasz przystanek. Komandorze, musi pan coś zrobić z tym czerwiem nydusowym, inaczej zergi zaleją naszą bazę. Mów, o co chodzi. W drodze. Gdzie są problemy? Za bardzo go wypuściłem. Co teraz? Jestem w drodze. No i co tak długo? Czekam na ciebie. Patrzcie pod nogi. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? To wygramy z Staszem, widzę. Wysadzajcie i szybko. Bo Keiga mi się tu nie podoba. Czekałem na ciebie. Co teraz? Wykonuję zrzut. No i co tak długo? Mów, o co chodzi. Oto wasz przystanek. Przydałaby się nam pomoc. Lepiej, żebym tego nie załapał. Tempo, tempo, tempo! Wydasz jakiś rozkaz? Kurde, trochę ich zapakowałem swoich. Przejdź tu dalej.
i co tak długo? Przybył podróżniwiarz. Coś trzeba rozwalić? Jadymy! No kurde, nie tu miałeś się rozłożyć, chłopie. Ej. Kurde, tu ma droga, ciśnie się przecież. Chłopie, tu podjedź. Kto ci dał, kurde, prawo jazdy? Kurde, a Tania tu... Wyjrzałam już tę żałosną farsę twojego doktora Naruda. Wiem, czym naprawdę są te artefakty. Kurde, nie! Shit, straciłem jej nóżki. Czymkolwiek są, Kerrigan, na pewno ich nie dostaniesz. Tak królowa ostrzy, to prawdziwy wrzut na tyłku, co? No, można tak powiedzieć. Gotowa do startu. Nigdy nie potrafiłeś rozpoznać przegranej sprawy. Prawda, Jim? Czekam na ciebie. Zabiąć bazy. Zabierasz czy wysadzasz? Szpital polowy do usług. Mów, o co chodzi. Boli jak diabli! Gotowy do akcji! Czas przybycia... Jeszcze jeden medivac. Komandorze, kolejny czerw nydusowy pojawił się w pobliżu naszej bazy. Ajajaj. Jest dużo mainsów. Twoje ERK są atakowane. Bum, maleńka! Zabiąć bazę. Robisz, komandorze. Ruszajmy. Będzie... Dobra, jedź tu. Wydasz jakiś rozkaz? Wystójcie tu. Gotowy do akcji. Wystarczy słowo, skarbie. Pozbieraj ich. Patrzcie pod nogi. Tempo! Czekałem. Zabierasz czy wysadzasz? Tu by ich trzeba, nie? Przejdą tak, tak. Ja. Ruszajmy. Ruszam. W drodze. Zatankowany, gotowy do drogi. Chcesz ze mną zadrzeć? Gotowa do startu. Kurde. Wykonuję zrzut. Nie wiem, wiedział, że to się da tak przejść, to bym nie kombinował tak. Lepiej, żebym tego nie żałował. Uwaga, idzie. Pozabieraj trochę. Pole minerałów wyczerpane. Zabiąć bazy. Słyszałam to. Przyjęłam. Czekałem na ciebie. Ale rob... Gotowa do startu. Nie mogę się doczekać. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Tak jest, komandorze. Czekam na ciebie. A? Co jest? Co teraz? Chyba wypuść ich tu. Komuś? Dobra,
Dobra, idziemy powoli. P-Patrol. Jesteś bardziej zdesperowany niż sądziłam. Naprawdę myślisz, że ten twój plan zadziała? Mam taką nadzieję, Kagan. A że mam ostrożę do zgliżenia, to ja wiem. Kurde, co wy to robicie? Uwaga, idzie się. Chyba spogięło ludzie. Kurde, tańcie mi zaczęli głupieć. Shit! Gdzie to jest walka na wszystkie strony? Jeszcze trochę. Potwierdzam. Ostatni rdzeń danych został zniszczony. Powinniśmy się natychmiast ewakuować. Dobry pomysł. Ja stąd mogę w każdej chwili znikać. Dobra, doktorze. Zechcesz mi powiedzieć, dlaczego Królowa Ostrzy tak bardzo pragnie tych artefaktów? Ona boi się ich mocy. Tak samo jak boi się tych, którzy je wykonali. Zelnaga stworzyli zarówno Protossów, jak i Zergi, komandorze. Byli wówczas niczym bogowie. To już słyszałem. No ale szybko poszło, nie? Ostro, ostro. Ale i ciekawie było. To lubię. Trochę cicho, ale trzeba było się skupić, bo czas tu był na wagę złota. Witamy w nowym Gethin. Mówi Kerrigan. Unieszkodliwiliśmy Protossów, ale nadciąga tu całe stado zergów. Ewakuujcie nas. To jest przypomnienie, historia. Wstrzymaj ten rozkaz. Wyruszamy stąd. Co? Chyba ich tak nie zostawi. Wszystkie statki, przygotować się do odwrotu Starsonis na mój znak. Uwielbiam cinematyki od Blizzarda. Do diabła, Arcturusie! Nie rób tego! Za późno! Sternik! Daj flocie sygnał opuszczenia orbity. Już! Komandorze? Jim? Co tam się do cholery dzieje?
O kurde, cała chmara. Ale fajne okulary, nie? Gogle. Pełna butelka, trzeba ratować. Ostatnio ciągle muszę po panu sprzątać. Daj spokój, Matt. Znowu ten sam sen? Prosiłem cię, żebyś sobie odpuścił. Kerrigan cierpiała nie z pańskiej winy. Co masz na myśli? To, że Mengsk ją zostawił? Czy to, że wymordowała 8 miliardów ludzi? Znowu ta sama śpiewka. Nie potrafisz słuchać. Człowieku, nie widzisz, w co się zamieniasz? Sami decydujemy o tym, jacy będziemy. Gdy już dojdziesz ze sobą do ładu, daj nam znać. Czekamy. Nie ma dobry kiejsek. Albo butelka lepiej. No i tym samym... Nowy projekt Worlds, okej. Obiegliśmy Kerrigan, zinstalując wszelkie informacje, gdzie są antykrafty. Obejrzeliśmy krótką historyjkę, jak to Mengsk zostawił Kerrigan na pastwę Zergów. Także było ciekawe i miło. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do kolejnych odcinków. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i trzymajcie się. Cześć!